Panie premierze, pani marszałek, Wysoka Izbo, półtora roku temu na tej mównicy pan premier Morawiecki powiedział: przywożę wielką kasę, przywożę pieniądze z Unii Europejskiej. Panie premierze, gdzie są te pieniądze? Półtora roku czekamy. Cztery razy przez te półtora roku podawał pan terminy. Pieniędzy z Unii Europejskiej jak nie było, tak nie ma. Prawo i Sprawiedliwość okrada Polaków z pieniędzy, które powinniśmy już dostać. To są nasze pieniądze na drogi, na bezpieczeństwo, politykę społeczną, cyfryzację. To jest możliwość szybszego rozwoju, walka z inflacją. A co wy zrobiliście przez ostatni czas? Kłócicie się z Brukselą. Tam szukacie wroga. Wywołujecie wojnę, która z Unią Europejską ma nas kłócić. Dość tego. Prawo i Sprawiedliwość to partia, która chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Nie ma na to zgody. Pieniądze z Unii natychmiast. Minister Rozwoju Regionalnego Grzegorz.